Dziękuję za poświęcenie czasu i rozmowę razem z nami. Zacznijmy od początku. Proszę przedstawić markę Blue Tea i jej misję na rynku przenośnych i stacjonarnych rozwiązań energetycznych. Blue Tea to czołowa firma produkująca właśnie stacjonarne i przenośne rozwiązania energetyczne. Produkujemy produkty najwyższej jakości i dostarczamy je do klientów na całym świecie. Naszą misją jest właśnie w taki dopasowany, zrównoważony i wydajny sposób dostarczać tej energii, bo wierzymy, że ona jest podstawową kwestią dostępną dla każdego, niezależnie od lokalizacji i okoliczności. Jakie aspekty Pani zdaniem wyróżniają Blue Tea na tle innych konkurentów na rynku przenośnych i stacjonarnych rozwiązań energetycznych? Przede wszystkim to, że produkty są obecne w naszych wewnętrznych fabrykach oraz inwestycją w dział badań i rozwoju. Monitorujemy to wszystko, jesteśmy na bieżąco, jak to faktycznie funkcjonuje. Również wykorzystujemy baterie, co zwiększa bezpieczeństwo i trwałość produktu, ale też jesteśmy dumni z na przykład produktu EP600, który jest pierwszą siecią energetyczną właśnie zawierającą tą energię. Biorąc pod uwagę, że zrównoważony rozwój jest obecnie coraz większym problemem, w jaki sposób Blue Tea zapewnia, że działania firmy i produkty są przyjazne dla środowiska? Nasze produkty są zrównoważone i ekologiczne, czyli korzystamy z czystej energii, takiej jak chociażby panele słoneczne czy energia z wiatru. Nie używamy tych tradycyjnych form, jakim jest na przykład paliwo kopalniane, a to ma z pewnością pozytywny skutek na środowisko. Jaki jest główny rynek docelowy firmy Blue Tea i w jaki sposób zaspokajacie specyficzne potrzeby konsumentów? Trafiamy zarówno do klientów indywidualnych, jak i na przykład całych rodzin, ceniących właśnie sobie ten zrównoważony, wydajny sposób dostarczania energii. Dla klientów indywidualnych raczej polecamy te przenośne źródła do zabrania na zewnątrz, na przykład na camping, czy też wspinaczkę górską. Dla rodzin ceniących sobie energię ekologiczną i dostępną poza siecią, nasze produkty też trafiają idealnie. Z jakimi wyzwaniami spotkała się firma Blue Tea podczas swojego rozwoju, ekspansji i jak te wyzwania udało się rozwiązać? Przede wszystkim konkurencja, bo aktualnie rynek jest przepełniony firmami właśnie produkującymi produkty tego typu. Tworzymy produkty najwyższej jakości i tym się właśnie wyróżniamy, budując jednocześnie lojalną bazę klientów. Również w dobie inflacji tutaj jest problem rosnących cen. Żeby temu jakoś zapobiec, mamy bliskie współpracę właśnie z dostawcami, dzięki czemu te ceny możemy jakoś negocjować. A ostatnie to bym powiedziała, że dostęp do nowych rynków. Wszędzie są inne przepisy, inna kultura, ale dzięki właśnie dostępowi do ekspertów możemy temu jakoś wyjść naprzeciw. Jaką rolę w strategii Blue Tea odgrywają innowacje i jak marka planuje utrzymać się w czołówce rynku rozwiązań energetycznych? Nasza firma jest bardzo innowacyjna i właśnie te wspomniane wcześniej inwestycje w dział rozwoju i badań, inwestujemy w to, w nowe technologie, w nowe produkty. Mamy również dostęp do ekspertów, ale też przede wszystkim słuchamy naszych klientów i ich potrzeb. Jakie są kolejne kroki i plany na przyszłość Blue Tea? Czy są jakieś nowe produkty lub rynki, na które firma planuje ekspansję? Przede wszystkim dalej chcemy inwestować w dział badań i rozwoju, żeby tworzyć jeszcze więcej nowatorskich produktów. Jesteśmy skupieni na byciu najlepszym i dostarczaniu klientom jak najlepszych produktów, dlatego pozostaje tylko czekać na nowe modele. Jakiej rady udzieliłaby Pani komuś, kto jest zainteresowany zakupem przenośnego lub stacjonarnego źródła energii? Skupiłabym się na kilku kwestiach. Może zaczęłabym od mocy, czyli jakiej energii od tego urządzenia potrzebujemy. Pojemności, czyli jak długo bez ładowania będzie w stanie wytrzymać. Przenośności, czyli czy to właśnie ma być produkt stacjonarny, czy taki, który będziemy mogli zabrać ze sobą.
sposób ładowania, czyli właśnie jak będziemy to ładować, czy to te panele słoneczne, czy też zwykłe gniazdko. No i ostatecznie budżet, czyli to ile chcemy na to przeznaczyć. W jaki sposób Bluetooth odpowiada na wyzwania związane z łańcuchem i logistyką dostaw w obecnym kontekście globalnego przemysłu? Jakie strategie wdrożyła firma, aby zapewnić ciągłość i efektywność w produkcji i dystrybucji swoich produktów? Mamy proaktywne podejście właśnie do spraw logistycznych i dostawczych. Przede wszystkim te bliskie współprace, które gwarantują nam, że produkty są zaufane, mamy je na czas. Również inwestycje w automatyzowanie wszystkich procesów. Optymalizujemy dzięki temu pracę w fabrykach i monitorujemy to wszystko, co pozwala nam się rozwijać, ale również sprawne dopasowanie się do rynku. Na koniec, jak widzi Pani przyszłość rynku przenośnych i stacjonarnych rozwiązań energetycznych i jaką rolę odegra tutaj firma Bluetooth? Widzę to bardzo optymistycznie. Mamy teraz czasy, kiedy ta troska o środowisko jest zwiększona i zainteresowanie tą czystą energią i dostarczanie jej w ekologiczny sposób też rośnie. Dlatego przyszłość marki Bluetooth widzę bardzo, bardzo pozytywnie. Dziękuję bardzo za podzielenie się spostrzeżeniami i perspektywami na temat firmy Bluetooth i rynku przenośnych i stacjonarnych urządzeń energetycznych. Czy jest coś, co na koniec chciałaby Pani przekazać jeszcze naszym czytelnikom? Również dziękuję za zainteresowanie marką Bluetooth i jej ofertą. Przede wszystkim wierzę, że będziemy mieli coraz więcej klientów, bo przenośne czy to stacjonarne źródła energii są kluczem do bardziej ekologicznej przyszłości, więc mam nadzieję, że coraz więcej osób dołączy do tej misji i jeszcze raz dziękuję bardzo za wywiad.